Że co? Nie, 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 nie wierzę. Jak to jest możliwe w ogóle? Dobra, nie no, muszę do niego zadzwonić. Dzień wcześniej. O, kiślo ty przystajniaku. Jeszcze tylko opublikujesz nowe wideo na YouTubie i możesz iść spać. Publikuj. Cyk. Haha, no i pięknie. Czas na spanko. Znowu dziś. Już można czekać. Już chyba co nie 15 minut i co, jeszcze pewnie dalej śpisz, nie? I o co ta afera? Dobra, słuchaj tego. Zmieniła cię w Mikołaja? Nie, co nie, wręcz przeciwnie. Posłuchaj, bo rano przeglądam sobie Insta, patrz. Przerwałeś mi spanka, zostało mi jeszcze 3 godziny do pełnego wypoczęcia. 3 godziny, do 12 godzin. Wiesz co, to może ci po prostu wyślę linka. Tak będzie najłatwiej. Sam się zastanawiam, czy on taki jest, czy po prostu udaje. Co? Wychodzi na to, że zostałeś najbardziej popularnym youtuberem w świecie, Kiślu. Oj, czemu tak uważasz? Bo film, który wczoraj opublikowałem, ma 11 milionów wyświetleń? No, nigdy nie przesadza, Rafał. Naprawdę, 11 milionów wyświetleń w 10 godzin to jest mega dużo. No skoro tak mówicie... Ej, właśnie trafiłam na artykuł o Kiślu, zobaczcie. A dajcie spokój, kto to czyta? Ja w ogóle znalazłem takie memy, w sumie zobacz. Nawet zabawne. Ha! Wczoraj też takie hasło wylosowałem w chatbocie. Może coś w tym jednak jest. Ej, mam kolejny artykuł. Tym razem z poważnego źródła. No właśnie, ja się w ogóle zastanawiam, jak to się stało, że Kiślu stał się najsłynniejszym youtuberem, że taki viral z tego się zrobił. A wiecie, że ja tak naprawdę nie widziałam tego filmu? Serio? Przecież to jest wszędzie. Otworzyłem se tym barka, wypiłem go i narka. Hasełko było w punkt, halo, gdzie jest mój but? Otworzyłem se tym barka, wypiłem go i narka. Wiecie co? Co chwilę mi tu jakieś maile przychodzą. Już mam prawie całą zapchaną skrzynkę. Pewnie od fanów. O, no właśnie tak. O, w jednym jest jakiś link. Nie, 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 nie klikaj, to jest niebezpieczne. Halo, dzień dobry, cześć! O, nie spodziewałam się, że klikniesz w link. To niebezpieczne. Maja, zwyciężczyni konkursu! Tak mówią. O co chodzi? W jakim celu ta rozmowa? Jestem przewodniczącą twojego klubu fanowskiego. Nazywamy się Klub Fanowski Kiśla. Kreatywnie. Lepszej nazwy nie było czasu wymyślić, no więc... O, moment! Coś przerywa! Wjeżdżam do tunelu. No i ja mu wtedy mówię... O, wrócił! Gwiazda informatyk w jednym. Wysyłam wam link do drugiej rozmowy. Musicie tam być. Bez dyskusji. O, Maja, ty tutaj. Słuchajcie, my się poznaliśmy z jakoś 2 lata temu na obozie w ogóle. To prawda. Cześć, Mateusz. O czym tu sobie rozmawiacie? Jestem przewodniczącą klubu fanowskiego Kiśla i chciałabym powiedzieć, że wszyscy uważamy, że Kiślu jest super, a jego film był naprawdę ekstra. A jako, że jestem też przewodniczącą kółka medialnego, to rozmawiam z mediami, żeby kariera Kiśla poszybowała jak najwyżej, bo naprawdę na to zasługuje. Oj, przepraszam, dzwonią do mnie z telewizji, muszę kończyć. Zaraz, czy ja dobrze słyszałam? Kiślu ma fan klub? To nie sen? Powiedzcie, że to sen. Szybko osiągnięta popularność kursu nabywa niebezpieczna. Jakby tu pomóc Kiślowi, żeby te słowa go nie wykończyła. Wiem! Jestem genialny! Skąd oni znają mój adres? W ogóle kto jeszcze w tych czasach wysyła listy? Brakuje, żebym zaczął czytać w myślach i mamy pomysł na kinowy hit. A! Co jest? Zacząłem czytać w myślach. Kiślu, komóreczka dzwoni. Czy tylko mój telefon. Muszę zmienić ten dzwonek. Może w końcu nauczyć mamę, jak się nastawia radio. Nie mogę robić tego przecież za każdym razem. Witamy serdecznie. Dzisiejsza audycja poświęcona będzie Kisielkowi Kapselkowi. Nasz światowy fenomen YouTube'a opublikował ostatnio wideo, w którym... W radiu też? Trzeba ostudzić emocje. Co? To takie też produkują? A nie, to miał być prezent dla Kiśla.
Ale czemu to jest w lodówce? Przecież miałam to schowane w szafie. To się musi udać. Halo? O, cześć! Mateusz, Narw z tej strony. O, cześć! Przed chwilą oglądałam zdjęcia z naszego... O, widzisz, no ja też je przeglądam raz w miesiącu, było super, ale nie, ja w ogóle dzwonię w sprawie Kiśla. Chcesz się zapisać do fan klubu? Super! Nie, nic z tych rzeczy. Bo jakby wiesz, od czasu, gdy jego filmik stał się wiralowy hitem, no to tak jakby ja zostałem jego menadżerem, czyli wszystko, co chcesz z nim zrobić, musi przejść przeze mnie. Menadżerem? Czyli prowadzisz jego kalendarz? To powiedz mi, co robi jutro. Nie prowadzę jego kalendarza... Załatwiłam mu występ w telewizji. W telewizji? Czekaj, to sprawdzę w jego A, czyli jednak prowadzisz mu kalendarz. Tak myślałam. No to dzięki, pa! Sprawy nabierają niebezpiecznie szybkiego tempa. Świetnie się spisałeś, garnuszku. A? Aż za dobrze. Zostałeś oznaczony w 128 postach, 245 zdjęciach i 402 filmikach? Masz 99 prywatnych wiadomości. Co jest? Nie, stop! Jak się wyłącza te powiadomienia? O, no i kom mi się zawiesił? Świetnie! Przestańcie mnie oznaczać! To przestaje w ogóle być zabawne, no. Ojej. Film Kiśla to najlepsze, co w życiu widziałem. Kiślu, pokaż się nam w oknie. Kiślu, najsławniejszy youtuber w galaktyce. Kiślu, nowa gwiazda YouTube'a przyćmiła sukces polskiej reprezentacji na Mistrzostwach Świata. No tak. Nowa gwiazda. A może ja muszę zacząć zachowywać się jak taka gwiazda. Może to jest to. Tak, po co ja się w ogóle stresuję? Jesteś mistrzem. No przecież. Przecież, że jestem mistrzem. No właśnie, jeszcze się w ogóle okazuje, że nam Kiśla to do telewizji zaprosili, nie? Nic mi nie mów. Wchodzę do neta. Kiślu. Włączyłam radio. Kiślu. Otwieram lodówkę. Kiślu. Wiesz, super. Niech ma swoje 5 minut, ale wiesz, jaki jest Kiślu. Boję się, że tego nie udźwignie. No właśnie, on to zawsze w jakieś terapaty się wpakuje. Właśnie, Maja miała się odezwać, miała w ogóle dać znać, miała nam coś pokazać. Cześć, no i jak tam kalendarz Kiśla, Mateusz? Nieważne, zaraz mi powiesz, mam mega temat, obczajcie. Ciuchy z Kiślem, prawdziwa gwiazda musi mieć swój merch, prawda? No to ciach, koszulki damskie, męskie, bluzy z kapturem, bez kaptura. W planach mam również gadżety. Podkładki pod myszkę, plecaki, etui na telefon. Jak wam się podoba? Fajne te ciuchy, tylko czy to by nie przesada? Kiślu nagrał dopiero jeden filmik, a tu telewizja, radio, merch. Wszystko jest już ustalone, ciuchy już się szyją, to będzie hit. Okej, okay. A co na to Kiślu? No właśnie, gdzie on w ogóle jest? Miał dołączyć do rozmowy. No, tak. I do tego poproszę jeszcze te owoce morza. Tylko bez pestek, mam uczulenie na pestki. Owoce morza nie mają pestek? O, czego to ludzie nie wymyślą? To jeszcze poproszę, to te owoce morza mogą być. I do tego bym jeszcze poprosił ten kawior szefa kuchni. Tak. I jeszcze... wie pan co? Nie, zmieniam zdanie, proszę pana. Poprosiłbym kebaba. Ciuchy z Kiślem to dopiero pierwszy krok. Mamy już zaplanowaną całoroczną akcję. Wielkie plany, wielkie. No w takim razie chyba musimy to po prostu zaakceptować. Szczerze? Dla mnie to jest takie robienie z Kiśla produktu. No jakby wiecie, to jest nasz dobry kumpel i martwi się o niego. Ale chyba Natalia masz rację, musimy to po prostu zaakceptować. No. No i bardzo fajnie. Słuchajcie, lecę. Jeszcze mam kilka spraw na głowie, a godzina już późna. Na razie. Nie martw się, Nerw.
Kiślu sobie poradzi. Wiecie, jeszcze taka kariera znienacka jeszcze nigdy nikomu dobrze nie zrobiła, no ale... Dobranoc. Ajajajajaj, Kiślu, żeby ta woda sodowa ci tylko nie uderzyła. Ty, ale bo... Mam pomysł, jakby tak... O, właśnie, jakby tak... Może by się to udało, kto wie w sumie. Dobra, 3, 4, i... 72 pytania do Kiśla. Lecimy z tym. Ulubione picie? Wiadomo, tymbaczek na zawsze. Mhm. Ulubiony owoc? No to wiadomo, widzowie, to jest owoc morza, co nie? No. O, z kim lubisz rozmawiać wieczorami? No powiem wam, że sztabotem bardzo sympatyczny jest, jest zabawny, taki gość śmieszny. Ludzie pragną wiedzieć o mnie wszystko. No, taka jest cena sławy. Dobra, następne pytanie. Następne pytanie. Jakie tu... Następnego dnia. O nie! Okula! O, tak! Kolejny dzień życia gwiazdy. Zobaczę, co tam o mnie piszą w internecie. Zero powiadomień? Co jest? Internet mi padł. Nie no, no działa. Co jest? Żadnego DM-a, żadnych wiezmianek? Nawet jednego artykułu o mnie nie ma? Tutaj też nikt nie poczuje? Maja, szybko Majka. Majka, tak. Majeczka. Halo? O. No cześć, Kisielek. Słuchaj. Jakie cześć w ogóle? Jakie Kisielek? Co się stało? I w ogóle nie mam żadnych powiadomień, nie ma żadnych artykułów o mnie. Jesteś szefem mojego fan klubu, co się stało? No słuchaj, stało się to, że twoje 5 minut minęło. Co ty? Przykro mi, Kisiu. Już nie jestem gwiazdą? W internecie możesz tak samo szybko zaistnieć, jak i zniknąć. Nie jesteś już gorącym tematem. Internet ma nowego idola. Jakiego nowego idola? Tak szybko? Kto to jest? Co? Jak 80 milionowych powiadomień? 712 oznaczeń? 17 artykułów o mnie. O nie! Podał wam się występ Maji w studiu Tymbar? Wystąpiła z nami, bo świetnie odpowiedziała na pytanie konkursowe pod jednym z naszych filmów. W opisie i komentarzu macie link do naszej rozmowy z Mają. Dowiecie się tam m.in. tego, jak wystąpić w studiu Tymbar. Zapraszamy! A jeśli nie masz pomysłu, jak spędzić ferie w domu, to zapraszamy na nasz tymbarkowy poradnik. Zobacz, co wykombinowaliśmy z Aniką, kuferkiem czekolady i Michałem.